Przewodniczącym Komisji Rozwiedzenia roku 2013 z którym załącznikiem do niższej tej uchwały. Punkt 2. Uchwała w życiu z dniem podjęcia głosowania 2 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Uzasadnienie. Minister pozwolenia na kontrolę zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg w gminie rozwiedzenia na rok 2013. Punkt A. Załącznik drugi chodników. Kwota 960 jak wiecie Państwo, w tym roku został budżet na drogi oświetlenia, a rok został zmniejszony, dlatego jest tutaj uszczuplone działanie. Pierwsza ulica Pszczelna, szkoła podstawowa nr 40 parking, ona ma kosztować 70 tysięcy. Ulica Bolesława Śmiałowicza, ulica Wolny Wieńca, ulica Bołcianka i ulica Bezemiewieńska, przejścia dla pieszych, mają kosztować 60 tysięcy, jest pola na nie 60 tysięcy. Ulica Kowierzyńska od ulicy Torpowej do kierunku Ostroń, chodnik, jest na kwota 59 940. Rynek Kowierzyński, chodnik, kwota 65 tysięcy. Ulica Kowierzyńska 60, chodnik, kwota 70 tysięcy. Ulica Maćka Zbogańca, nawierzchnia biegoniczna, kwota 65 tysięcy. Ulica Dobrowa, nawierzchnia biegoniczna, kwota 64 tysiące. Ulica Wielkanocna, nawierzchnia biegoniczna, kwota 54 tysiące. Ulica Chlemiczna, nawierzchnia biegoniczna, kwota 85 tysięcy. Ulica Działowskiego, nawierzchnia biegoniczna, kwota 40 tysięcy. Ulica Skopińska, ziemia do przedłużenia ulicy Wyszyńskiej, do ulicy Walczyńskiego i do ulicy Szymonowicza, na mieszkanie Gdynicza 90 tysięcy. Ulica Podolec, na mieszkanie Gdynicza 90 tysięcy. Ulica Skalica, na mieszkanie Gdynicza 60 tysięcy. Ulica Zalesie, na mieszkanie Gdynicza 48 tysięcy. Ulica Słomiana, na mieszkanie Gdynicza 75 tysięcy. Punkt D. Drogi przy drogi, kwota 200 tysięcy. Ulica Szyzna, Ruch Przydrożny. Ulica Komuny Paryskiej, Ruch Przydrożny. Ulica Krzewowa, Ruch Przydrożny. Ulica Walgierza Udarego, Ruch Przydrożny, Ostrych. Ulica Elbrunny, Walgierza Udarego, Ruch Przydrożny. Ulica Dziewiarzy, Ostrych z ulicy. Ulica Batalionu Wodnych, Ruch Przydrożny. Ulica Druga od Gminskiej, Ruch Przydrożny. Ulica Piesista Przepis, Ruch Przydrożny. Ulica Tetraszyckiego, Wydzika Drzew w Grobie. Ulica Rozdowskiego, Ruch Przydrożny. Ulica Winnicka, Ruch Przydrożny. Ulica Skopnicka od Obrońców Helu, Ruch Przydrożny. Ulica Obrony Tyńca, odgodnienie ulicy Posesja 58. Ulica Maczka z Podlancem, melioracyjny. Ulica Tyniecka od ulicy Dąbrowy do autostrady A4. Wzdłuż numeru Niemarzystego, Ruch Przydrożny. Ulica Dąbrowskiego od ulicy Korzywickiej do ulicy Starzyńskiego, odgodnienie ulicy. Dziękuję bardzo. Chciałem dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej kwestii? Pan proszę. Ja właśnie na podstawie tej widocznych zmian, które były w życiu zmian w stosunku do listy zadań powierzonych przyjętych dnia 24 października w poprzednim roku, gdzie nie mówię o tym, że są pozmieniane pozycje, które były, tak powiem, kolejne zmieniona, ale też są rzeczy, które były kontynuowane, a według tego, co było kiedyś ustalane na sesji Rady, raczej najpierw kończymy kontynuację, a zanim zaczniemy robić nowe inwestycje w remonty. Natomiast dotyczy to ulicy Praskiej, która była w pozycji 3, budowa remontu chodniki, to jest konkretny chodnik. To w ogóle jakiś fatum było, bo w roku 2011-2012 dwukrotnie była to inwestycja przerywana, przez to, że pieniądze pan prezydent Majowski zabierał. Miało to być na ten 13 rok, a dlaczego to jest ważne? Bo to jest od ulicy Czarodziejskiej do Zielińskiego, do Krzyżowania. I to jest rejon przystanku autobusowego oraz domu pokolenia starości. Tam właśnie jest bardzo dużo tych ludzi, którzy bardzo liczyli na to, bo ja im obiecywałem, że będzie to na tym spotkaniu, że to będzie dalej kontynuowane i jako trzeci etap, bo pierwszy etap to był tam przez rynkę Dębnicki od początku, potem był tutaj od ulicy do ulicy tylko Czarodziejskiej i później miało być kończone w tym roku, a myślę, że to w ogóle zniknął ten punkt z planu na rok 2013. Ja się zastanawiam i proszę.
proszę odpowiedzieć, dlaczego są nowe pozycje pokazane, które były, albo nie mówiąc o tych przesunięciach, to była chronologia wartości pod kątem zaawansowania i dlaczego nie ma na przykład w tym miejscu. Ja w ogóle nie tak mówię, to o jednym czy tym defekcie, bo o to chodzi do tego. Już mówię panu radę. Zanim na to, że środki finansowe mamy bardzo skromne w tym roku, została zrobiona analiza 2012 roku i na przykład to, co powiedziałem na rozpoczęcie naszej kadencji, że uważam, że w każdym osiedlu powinno być coś zrobione. Nie może być tak, że jedno osiedle będzie miało priorytet i będzie wykonywało kilka zadań za jakąś kwotę, a inne osiedle czy radni z tego osiedla nie będą miały żadnego zadania z zakresu chodników i dróg. I tak muszę wam powiedzieć, że rynek gdyński w roku 2012 na rynek gdyński kwoty dzielnicy poszła suma 185 715,49 zł. Ulica Praska kosztowała 69 735,66. To jest kwota w sumie 255 451,15. W ramach współpracy z ZIT-em zyskaliśmy w ramach bieżącego utrzymania ZIT-u na wykonanie nawierzchni już wykonano podnikam na kwotę 45 083,12 groszy, czyli kwota w zeszłym roku na ten dni była 300 537,27 groszy. Ja w zestawieniach tych, które tutaj mam, popatrz kwoty, które są czysto z dzielnicy, poprzedzałem też kwoty, które są ze współpracy z działem utrzymania dróg, czyli inspektorem, który, jeżeli rozmawiamy z nim na jakąś realizację ulic, które chcemy w danym roku, to jest też prośba, czy swoich własnych pieniędzy pomoże nam, czy albo powinien dać się dołożyć do tej realizacji. Jak tu widzisz, Zbyszku, to jest kwota 300 537 zł. Tyle kosztowało cały ten dnik. I ze względu na to, że mówię na początku, budżet jest zmniejszony, to staramy się tak po konsultacjach ze wszystkimi radnymi z każdego obszaru. Nie było konsultacji, więc to nie było. Bo ja bym to usłyszał, to bym mógł zadać. A jak chwileczkę. Kwota po wyceny była 65 tysięcy na rynek gdyński, 65 tysięcy na Praską. I na komisji zdecydowaliśmy, że damy na rynek gdyński 65 tysięcy, bo jest to wizytówka dzielnicy 8. Wykonaliśmy w tej chwili z trzech stron rynek gdyński, czyli chodniki wokół rynku. Pozostała tylko ta część, jakby powiedzieć, środkowa, tam gdzie są prace targowe. I my będziemy realizować za te 65 tysięcy odcinek od przejścia do ulicy Mandalińskiego, tam gdzie radni z tamtego rejonu wnioskowali w tym roku zrobienie tak zwanego parkingu. I w tym momencie, jak pan mnie zobaczył, tam jest chodnik, czyli kamerzyk, i chodnik jest rozwalony całkowicie. Myślę, że nawet z tych względów, że no, nie wygląda to ładnie, chciałbym to kontynuować. Jeżeli chodzi o chodnik na Czarodziejskiej w kierunku Kuzielnickiego, ja myślę, że on nie jest dobry, ale jest bezpieczny. Nie ma tam ubytków takich nawierzchni, znaczy chodników ubytka, gdzie będzie. Są ruchome płyty, no to jeżeli to będzie, będziemy współpracować z panem inspektorem. Może w ramach własnych środków przełoży tam się uzupełnić, żeby był braki. Ale co do tych małych kosztów, które posiadamy, zostało to przegłosowane na komisji w ten sposób, że dajemy jednak 65 tysięcy na rynek gdyński, a nie na prasę. No, raczej odwrotnie, ze względu na tych starszych ludzi, którzy tam normalnie wywracają. Ja powiem jeszcze inno, to może ja z tobą już nie rozmawiam, ale z tego samego rejonu powiedział do mnie tak, że przecież tam wtedy wchodzi bardzo mało ludzi, a wokół rynku to wchodzi nie tylko mieszkańcy. Wokół rynku raczej to robi sprawy. W tym dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Dla niewidomych zawodnikowych. Sprawy. Pan się. Ja chciałbym prosić poprawkę do tej uchwały. Wykreślenie punktu A, punktu 15, ulica Słomia na Maliczka i Przemyśla.
pisanie pomysłowa punktu 15 ulica Polsika Emila od ulicy Radnickiej do ulicy Królowka na Świętym Myśle. Jeżeli chodzi o uzasadnienie, Rada Dziedzicza na podstawie uchwały 32.493 o 2012 Rady Dzielnicy z dnia 24 października 2020 roku w sprawie korekt przyszczepienia zadań powierzonych zakresu prawnych motorów dróg produktów do świętynia na 2013 rok przygotowała listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg produktów do świętynia na 2013 rok. Przyjęta wstępna lista zadań dzielnicy uznaniu umożliwiała opuszczenie zakresu prac oraz środków w czasie planowanych obiadów, które powinny być wstępnej żadnej do realizacji w 2013 roku. Przytoczona uchwała nie wymieniono w listy wspomnianej. Chcemy wrócić do dodania zgodnie z przytoczonej, zgodnie z uzasadnieniem do podjęcia uchwały. Rada podziękuje i analizuje przyjmując uchwałę w dniu 24.12.2012 roku. Poprzez głosowanie uznała, że zadania gminy są istotne dla dzielnicy uznania gminy być wykonywane w ramach posiadania środków. Przyjętych tą uchwałą listy zadań wiele się nie znalazło w przypadku wymiany niewystarczających budżet, a w dniu dzisiejszym powiększa się pokolenie, które nie zostało zweryfikowane pod względem czynności i zasadności wykonania oraz którego koszt nie został oszacowany. I drugie zarząd gminy dzielnicy w korespondencji z mieszkańcami ulicy Polskiej Emila zapewniało o sytuacji o możliwości realizacji wykonania na wyżej, umieszczenie w miarę posiadania środków. W sytuacji, gdzie jedno z zadań, czyli ulica ma ostrony, jest możliwe do realizacji w ramach finansowania budowy centrum kongresowego, uwalniają się środki, które umożliwiają wykonanie nakładki na ulicę do wykonania wyjazdu. Jest to uzasadniane, że ulica Polskiej Emila znajdowała się już na liście realizacji zadań powierzonych dzielnicy w 2009 roku. Uchwała nr 51, łamane 762.
faktycznie przejęła jako druga droga alternatywna dla kapelanki Monte Cassino. Większość kierowców, żeby nie wjechać się w kole, to pierwsza przez pod Babelem, drugą słomianą, skraca sobie drogę i zostawienie w tym stanie na wierzchni, jaka jest w tej chwili, to roku czasu się rozlepsza całkowicie. I będzie nie powieść na poziomie nakładu, tak przebudować całe później. Jeżeli chodzi o jeszcze możliwość odpowiedzi, no, chciałbym po prostu poddać to, bo były po prostu wyciągnięte przesłanie na drogę, gdzie nie było informacji na temat kosztów realizacji tego rocznicy. Dziękuję bardzo. To ja, proszę Państwa, mam taką propozycję, że może jeżeli my się tu będziemy przerzucać, ile jest ulic z danego osiedla robionych, znaczy ile jest umieszczonych na liście, to może zróbmy od razu w ten sposób, że te kwoty podzielmy na wszystkie osiedla porówno i wtedy będziemy robić. Bo po Pana, po poprawce Sławek Twojej będą trzy ulice w Skotnikach, będzie grubo ponad 200, prawie 300 tysięcy. A ja u siebie mam 60, w tamtym roku miałam 40. No przepraszam bardzo, potrzeby są takież same i nie jest to osiedle, które jest gorsze od Skotnik. Także dzielmy po prostu porówno i wtedy myślę, że każdy sobie z radnych zadecyduje, co w danym osiedlu chce robić. Ja tutaj wcale nie uważam, używając argumentu, czy jedno, czy jednostrze lub lepsze. Może wskazałem te właśnie te argumenty, dla których jestem przekonany, że taka zmiana powinna nastąpić. Jeżeli Rada uważa inaczej, to wiadomo, będzie to w tym momencie poddane głosowaniu. Pierwsze chodzi, dlaczego wskoczyła ulica Słomiana. Propozycje pana radnego były dwie. Ulica Słomiana, ulica Komendowskich, po rozmowach z panem inspektorem, który na prędko jeszcze przed naszą posiedzeniem komisji, który mieli w wspólny działek, podał mi do niego, podał mi wyceny. Wyceny ulicy Komendowskich to jest 140 tysięcy, a wyceny ulicy Słomiany jest 190 tysięcy. I ja zostałem tu w radnym pierwszej rodziny, który 110 tysięcy Słomiana. Słomiana idzie aż do... Aż do... Tak, to było 400. Od woda wtedy, jakbyśmy to przemieszali, czyli zielone przez 70 zł za metr kwadratowy, wyszło 420 metry. Czyli pierwszy odcinek, który możemy realizować w tym roku, to będzie to wjazd na kapelankę do tego zakrętu, gdzie są sklepy. To jest najgorszy odcinek, ale są tam od zawsze jest. Ale teraz chciałem Państwu pokazać, bo mam tu taką wycenę. Ten jest 2012 i 2013. 2012 to oczywiście, będę podawał około tysiące, nie wiem, podawał już 137 tysięcy, w tym roku 125. Koszcze w tamtym roku 143 tysiące, w tym roku 128. Tychowice w zeszłym roku 119 tysięcy, w tym roku 60 tysięcy. Skotniki w zeszłym roku z pieniędzy dzielnicy 134 tysiące, ale w ramach, tak jak na Dębnikach, gminy dołożą w ramach do utrzymania 30 tysięcy, czyli w sumie 164 tysiące, 874 zł. Siedzina 139 tysięcy, a w tym roku 140 tysięcy. Siedzina w zeszłym roku 139 tysięcy, w tym roku 125 tysięcy. Ruczaj w zeszłym roku 198 tysięcy. Jak czyli doliczymy tego, przedbudowałany, jakbyśmy jeszcze doliczyli do tego szybki tramwaj, to będzie wielka kwota, nie? Ale to powierzę, no to Wierzyna policzyłem takie ulice jak Kobierzyńska Torfowa i Drozdowski, Polarna, Pawła Skrosna, to wyszło razem 201 tysięcy. Doliczyłem do tego jeszcze ulicę Przymiarki, tak się nazywa, która kosztowała z IKI 34 tysiące, wyszło w sumie 235 353 zł. Dębniki w zeszłym roku, tak jak mówiłem, jest 300 tysięcy, w tym roku jest 65, a Kobierze w tym roku jest 107 940. A w Obywatelskiej 75. 75 tysięcy. A w zeszłym roku już podam 92 tysiące. 960. Jest to wynik
tych, które wyceny mamy, gdzie które ulice są możliwe do wykonania, które ulice są różne kwoty, 120, 200 tysięcy i tak dalej. Próbowałem ja to sobie, może nie wszystkimi radnymi, ale z tymi, co się ze mną kontaktują, to ja z każdym to te kwoty ustalałem. I pierwsze do naszej dyskusji na komisji były ustalone kwoty, te, które są kwotami wyjściowymi pokazanymi przez CITI. Później zmniejszali różne i wyszło tak. I teraz mogę jeszcze raz przeczytać na 2013. Tyniec 125 tysięcy, Kostrze 128, Silina 125, Skotnity 140, Tychowice 60, Zębity 65, Kobierzyn 107, Podbarecki 75 i Ruczaj 140. Jakbyśmy teraz porównali te kwoty do ilości mieszkańców i natężenia ruchu, to proporcje byłyby jeszcze gorsze. Panie kolego, ja nie wprowadzam mieszkania, już takie jest, tylko wszystkie osiedla mieszkają ludzie. Czasami, jeżeli jest droga, ja im skończę, nie będę więcej już zabrał głosu. Jeżeli droga, ale to jest 10 domów, a można zobaczyć, jak na osiedlach peryferyjnych ludzie to już dają, oni też w jakiś sposób płacą podatki. Gdyby w taki sposób pan prezydent traktuje osiedla peryferyjne, że centrum robi się z granic, buduje się piękne obiekty za milionowy, a na osiedlu nawet jestem w samorządzie już piątą kadencję. Gdyby nie rady dzielnicy, to by to osiedla peryferyjne nie miały oświetlenia, drogi asfaltowej i wielu innych. Tu muszę pana radnego wesprzeć, bo ostatnio gdzieś w końcu chyba w Zajrze Krakowskiej było podane, że Szczawica, kanalizacja pani Mietków jest, on kiedy miał już zrobiono? W 1937 roku, ale w tym jak nie ma do dzisiaj. Poprzedni ustalaliśmy wstępną listę zadań. Ona była weryfikowana 3-4-krotnie. Skoro już doszliśmy do czegoś takiego, przychodzi sprawa przyjęcia listy rankingowej, wszystko jest obrócone, podobno po analizie. Kto robił taką analizę? Ekspert jakiś ciekawy? Słuchaj, jeżeli już wiedział, a uczestniczy się do tego, to kwoty mamy prawie pół miliona mniejszą niż do tego. Objazdy ze spółką. Dobrze, tłumaczę jeszcze raz tą tak. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać głos? Nie wiem, czy Pan zadał i co ma się zrobić? Ale na ten punkt będzie jeszcze tak? Proszę Państwa, ja też mam przygotowaną poprawkę, ale zanim ją odczytam, pozwolę sobie Państwu coś przypomnieć. Zwłaszcza kilku radnym, którzy na początku kadencji domagali się pewnego opracowania. To opracowanie zostało zrobione i przeszło cichutko, bez ekranu. Ja nie będę się rozwodził nad wszystkimi rzeczami, skupię się na drogach. Bo o drogach dyskutujemy. Proszę Państwa, temat dotyczy wydatków w latach 2020 i w zasadzie do roku 2012 niewiele się zmieniło. Przeczytam osiedlami, jakie były wydatki. Boców Koszczy 1 439 076, bez groszy bym odczytał. Dębniki 1 547 094. Kliny 82 202 zł. Kobierzyn 871 762 zł. Podwawelski 1 116 627 zł. Pychowice 342 447. Ruczaj 1 988 269. Sidzina 1 297 707. Skotniki 3 980 467 zł. Tynie 1 206 194. Pozostawiam to bez komentarza. Pozwolę sobie odczytać moją poprawkę.
Poprawka do projektu uchwały Rady Dzielnicy 8. Propozycja Komisji Infrastruktury w sprawie przyjęcia listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu praw remontowych dróg chodnikowych osiedlenia na rok 2013. W załączniku do projektu uchwały Rady Dzielnicy 8. Propozycji Komisji Infrastruktury w sprawie przyjęcia listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu praw remontowych dróg chodnikowych osiedlenia na 2013 wprowadza się następujący projekt. Punkt 9. Zamiast ulica Chlewiczna, nawierzchnia Bitumiczna otrzymuje brzmienie ulica Topografów od ulicy Ziętarej do istniejącej nakładki nawierzchnia Bitumiczna. Wykreśla się punkt 11. Pozostałe punkty otrzymują uszeregowanie od 11 do 14. I teraz w ramach tej kwoty, która przypada na remont dróg i chodników, pozwolę sobie zaproponować moje propozycje. Ulica Pszczelna, Szkoła Wrocława 40, parking 70 tysięcy. Ulica Bolesława Siemiałego z ulicą Obrońcy Utyńca 80 tysięcy. A i Bogucianka Benedyktyńska, przejścia dla pieszych. Ulica Kobierzyńska od Torfowej w kierunku Lubostrękowych 70 tysięcy. Rynek Dębnicki chodnik 60 tysięcy. Ulica Kobierzyńska 60 chodów 90 tysięcy, ulica Maciejka Bogdańca nawierzchnia Bitumiczna 65 tysięcy, ulica Dobrowa nawierzchnia Bitumiczna 70 tysięcy, ulica Wielkanocna nawierzchnia Bitumiczna 60 tysięcy, ulica Chlewiczna nawierzchnia Bitumiczna 95 tysięcy, ulica Białyckiego. Przepraszam, tak, bo mam. Ulica Działowskiego, nawierzchnia Bitumiczna 55 tysięcy, ulica Podole, nawierzchnia Bitumiczna 70 940 zł, ulica Eskalica, nawierzchnia Bitumiczna 60 tysięcy, ulica Zalesia, nawierzchnia Bitumiczna 45 tysięcy, ulica Słomiana, nawierzchnia Bitumiczna 75 tysięcy. Pani Maria. Ta poprawka zostanie przyjęta i zostanie
miasta wykreślona, która jest naprawdę bardzo ważną pozycją. Systematycznie co roku tą drogą odbywa się bieg stotnicy. Bieg to jest międzynarodowy bieg z okazji urodzin.